tematem dzisiejszej lekcji jest dramat rodzinny w Nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Dotyczy on głównie dwóch pierwszych części utworu, kiedy nasz bohater funkcjonuje jako mąż, tak jest nazywany, i jest głową rodziny, mężem, a później ojcem. Dowiadujemy się najpierw, że anioł stróż zsyła mu odpowiednią kobietę na żonę i zapowiada narodziny dziecka, ale jednocześnie pojawiają się te siły nieczyste, które mają go zwodzić, więc czytelnik przygotowany jest do tego, że będzie się coś złego również działo, jakkolwiek na początku wszystko wygląda niczym sielanka. Ślub w małym kościółku wiejskim, ukochana żona, złożenie przysięgi. No cóż, już w noc poślubną niestety nasz bohater dochodzi do wniosku, że zdradził własne ideały i nie kocha własnej żony, bo uświadamia mu to dziewica symbolizująca poezję romantyczną. Jest on przecież poetą i chce funkcjonować jako poeta, a więc przyziemne życie w gronie rodziny zabija go, niszczy, co zresztą on dobitnie mówi. Potem jest wielokrotnie uwodzony przez ową dziewicę, żona jest zrozpaczona, widzi, że dzieje się coś złego, skarży się, szuka też winy w sobie i prosi Boga, żeby została poetką. I cóż, chrzciny nie bardzo interesują męża, który też nie przychodzi na tą uroczystość, co wzbudza zdziwienie towarzystwa zebranego w tym dniu. Jest wierny dziewicy, czyli tej poezji romantycznej. Żona bardzo to przeżywa i właśnie w dniu chrzcin prosi Boga o to, żeby uczynił ich dziecko poetą romantycznym. Niestety w ten sposób przyczyni się do cierpienia swojego syna Orcia i przedwczesnej śmierci. Wynik poczynań męża będzie taki, że Maria trafi do domu dla obłąkanych i kiedy on ocknie się niejako i przejrzy na oczy, zobaczy, że ta dziewica nie jest tak piękną, jak się początkowo wydawało, zobaczy w niej pokłady destrukcji, to będzie już za późno, bo w domu wariatów dowie się od Marii i jedynie tego, że przekleła ich syna, nazywając, prosząc Boga go o to, aby został poetą romantycznym. No cóż, Maria umrze, a później dramat będzie dotyczył również syna, który jako dziecko już zachowuje się dziwnie, ma wizję, rozmawia z nieżyjącą matką, traci zresztą powoli wzrok, często budzi się w nocy i rzeczywiście lekarz stwierdza u niego chorobę psychiczną. Wszystko to prowadzi do przedwczesnej śmierci Orcia w wieku 14 lat w okopach Świętej Trójcy. Trafia go zabłąkana kula. No cóż, nasz bohater, najpierw mąż, potem hrabia Henryk, przeklina poezję romantyczną, skacząc ze skały w przepaść i popełniając samobójstwo. Można to podsumować. Poezja romantyczna niszczy życie rodzinne i trzeba wybierać, bo nie można być jednocześnie znakomitym poetą romantycznym i dobrym ojcem oraz
mężem. A prawdziwa wartość właśnie wypływa z życia rodzinnego. Dziękuję za uwagę, zapraszam na następne filmiki. Do zobaczenia.